dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Dlaczego Bóg na to pozwala? Takie pytanie jest często zadawane przez wielu ludzi. Mówiąc tak, mają na myśli wojny, głód, terroryzm, AIDS i inne podobne udręki obecnych czasów. Lecz zadajmy sobie pytanie, dlaczego ludzie myślą w tak negatywny sposób? Czy nie otrzymaliśmy od Boga również wielu dobrych rzeczy, jak na przykład zdrowia, szczęśliwego życia rodzinnego, pracy, dóbr materialnych? Czy Bóg musi dawać nam wszystko? Czyż nie wypływa to po prostu z Jego dobroci? Spójrzmy na przykład na życie w wielkim mieście. Jak wiele zła dzieje się tam każdego dnia. Kłamstwa, korupcje, perwersje seksualne, kradzieże i rozboje. Czy to nic takiego? Jak Bóg reaguje, patrząc na to? Czy zamyka drzwi łaski, pojednania i gotowości przebaczenia? Wcale nie. Choć mieszkańcy tego miasta dalej żyją po swojemu. Otrzymują oni Boże dary. Lecz kto za nie dziękuje? Nikt. Kto zawraca sobie tym głowę, by pomyśleć o nim, dawcy wszystkich dóbr? Jednak, gdy przychodzi cierpienie, Boże imię pojawia się na ustach wielu ludzi. Zaczynają zadawać sobie pytanie, dlaczego, na które często nie potrafią odpowiedzieć. Job dobrze znał to pytanie. Z dziękczynieniem przyjmował wszystko od Boga i nie odsunął się od Niego w swoim nieszczęściu, nawet jeśli przez dłuższy czas nie otrzymywał żadnej odpowiedzi. Najważniejsze jest, aby umieć docenić to, co Bóg podarował nam w swej dobroci. Jego największym darem jest Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus, który przeszedł przez śmierć, aby zbawić grzeszników. On jest Bożą odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby, tęsknoty i pytania. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Księga Joba, 2 rozdział, 10 werset.